Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy przygodę w Mother Free. W mieście w New Pork City jesteśmy sobie od jakiegoś czasu, zwiedziliśmy całe miasteczko i teraz czeka nas ta wyprawa do tej dosyć dziwnie wyglądającej tutaj wieży, którą otaczają, otaczają to duże słowo, ale której wejście właściwie jest okalane dwoma smokami. Was zapraszam jak zwykle do subskrypcji, a my przygotowujemy się już w tym momencie do wejścia na ten dosyć jeszcze w tym momencie niezbadany grunt, więc zobaczmy sobie, co tak naprawdę nas tam czeka. Okej, wejście, nawet że wnętrze właściwie nie wejście, całkiem ładne, różowe, takie bym powiedział, jest możliwość zakupu przedmiotów. Molekliket nawet w tym miejscu znalazł sobie jakieś takie miejsce na prowadzenie swojego biznesu. Nie ma co ciekawe za dużo rzeczy na sprzedaż tym razem. Nie żebym potrzebował coś z tego, ale wiecie, grilled chicken może się przydać. Jeden dodatkowy, czemu nie? Tak naprawdę offense spray, ciekawi mnie co tak naprawdę ten offense spray robi. Zwiększa ofensywę, jasne. To jest czy to jest dobry pomysł go kupować? Bo to jest jednemu członkowi drużyny. Czy to naprawdę to jest zwaistowana troszkę tura, moim zdaniem. No chyba, że ten wzrost jest jakiś kosmiczny. Zobaczmy jednak w recepcji, co słychać tak naprawdę w tym miejscu. Witajcie. To jest budynek Imperium Porkiego. Dom Wielkiego Mistrza Porkiego. To miłe, nie dacie mi żadnych szczegółów, co jest po lewej, co jest po prawej, gdzie jest winda, jak się wyjeżdża na górę, czy basen jest otwarty i tak dalej, naprawdę? To rozumiem, że... A, bo to nie jest hotel. Okej, bo ja myślałem, że to jest hotel. Przez chwilę już mi się włączyło moje hotelowe doświadczenie, ale przecież to nie jest hotel. A więc w końcu też tutaj przybyłaś, Stea. Czy Flint wciąż poszukuje swojego zaginionego syna? Gdyby tylko on przyszedł do mnie po jakąś poważną pomoc, moglibyśmy razem być w stanie go odnaleźć. On jest troszeczkę czasami niespecjalnie może i zręczny w tym, jak się zachowuje ten twój ojciec. No może i jest. A ta pani z tyłu też wciąż chce z nią pogadać. O! Nawet ty tutaj się pojawiłeś. Proszę, tylko nie spowoduj żadnych problemów. No dobra. Kiedy ja powodowałem problemy tak naprawdę? O, nawet gorące źródła tak od razu są właściwie na pokaz wystawione w tym budynku. Od razu można sobie zażyć troszkę kąpieli, zrelaksować się. Ja nawet nie wiem, czy jest, że tak powiem, sens. W sensie nie patrzyłem, czy mamy jakoś za mało hapeków, ale te źródła, które tutaj są, trochę tak sugerują, jak gdyby gdzieś tutaj niedaleko miała być jakieś już pole walki, co mnie trochę ciekawi, bo nie spodziewałbym się tak od razu zacząć walczyć z kimś. Ja nawet nie wiem, co nas tutaj czeka, czy w ogóle nawet nie wiem, czy jesteśmy gotowi, szczerze mówiąc, na całe to zdarzenie. Siemanko, a to jest tak, to jest koleś od depozytu. My nie potrzebujemy nic depozytować, ani odbierać w tym momencie. Jesteście super, wiemy, dzięki. Wszyscy nas wspierają, zawsze to miło usłyszeć. Ta statua mistrza Porkiego wygląda troszkę jak jakiś dzieciak, no nie? Jak myślisz, o co z tym chodzi? No, powiem ci szczerze, że prawdopodobnie to po prostu jest dzieciak, ale temu kolesiowi oczy latały przez chwilę. Czy ktokolwiek w ogóle właściwie widział mistrza Porkiego? Jak myślicie, ile on ma lat? On musi być niesamowity, że zbudował całe takie miasto. No, to jest to poniekąd prawda, faktycznie. Winda jest w naprawie. Co jest o tyle smutne, że jak mamy w takim wypadku gdziekolwiek się przedostać? Witajcie, tak, no to wiemy. Ojej, dwa razy kliknęło mi się. Ale skoro tam jest winda na naprawie, to jak ja mam wyjść gdziekolwiek wyżej? Tutaj niczego nie ma, żadnego przejścia. Może po tych linach też nie. Interesujące, ja byłem przekonany, że ten budynek ma nas doprowadzić gdzieś, w jakieś konkretne miejsce. A tymczasem okazuje się, że no tak tędy nie przejdziemy, bo to jest zablokowane. Chyba, że jakoś tak pominę to. Nie, niestety nie. Dobra, wyjdźmy z tego budynku w takim razie. Może gdzieś jakieś przejście poboczne czy coś takiego. A może porozmawiajmy z tymi ludźmi. To jest budynek Imperium Porkiego. Siedziba korporacji Porki. A więc wy jesteście tymi, którzy... nie, nic takiego. Nie myślcie nic o tym, co właśnie się zaśmiałem, co powiedziałem. A widzę, że nawet nie próbujcie dotykać tego miejsca swoimi brudnymi, takimi klejącymi się paluchami. Jeśli oczywiście bylibyście tak mili. Uśmiech, uśmiech. A jak uśmiech, uśmiech, to uśmiech, uśmiech. Pytanie brzmi, gdzie ja w tym momencie mam się dostać, skoro ten budynek jest tak naprawdę w tym momencie no niedostępny dla mnie. Skonsultujmy się oczywiście z naszym dzienniczkiem. Czy mamy taki w ogóle... Wydawało mi się, że mieliśmy jakiś taki dziennik, a teraz się może mylę. A co tutaj za ciekawa informacja? O, jedna z nidli jest... A, to wszystko już robiliśmy tak naprawdę. Bo to są informacje o tym, gdzie są wszystkie igiełki. No ale dobrze, przejdźmy się tutaj po boku jeszcze, zobaczmy, może coś się odkryło po tym, jak zwizytowaliśmy to miejsce. A może ten posąg tak naprawdę stanowi tutaj jakąś zagadkę do rozwikłania. To też jest możliwe, rzecz jasna. Albo i nie. Haha, to
Rozumiem, że to też jest możliwe. Coś faktycznie nie jest zagadką, to co ja myślałem, że jest zagadką, ale w takim, takiej sytuacji, czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć, gdzie mam się udać? Dzień dobry, panie Pigmasku. Sprzedaję niebezpieczne rzeczy. Chcesz? Chcę. Ja mi chcę zobaczyć. No dobra, on sprzedaje takie rzeczy, które już widzieliśmy w którymś odcinku wcześniejszych, więc raczej nie o to tutaj nam chodzi. No teraz się pojawia pytanie. Gdzie my się mamy udać? Zwróćcie, że sobie szybko odświeżę pamięć i zaraz do was wrócę, żeby tak nie przedłużać tego szukania. Oj, moi drodzy, zdecydowanie nie miałby to być ten budynek, w którym byliśmy przed chwilą. To byśmy tam się pobłąkali jeszcze przez długi czas. Na szczęście szybka konsultacja z notatkami, które mam dotyczącymi tego, gdzie warto się udać, już mi powiedziała mniej więcej, gdzie mamy iść, więc udamy się do kina. Do tego samego kina, w którym, jak już pewnie pamiętacie, byliśmy przez chwilę i w której coś niespecjalnie przyjemnego pachnie, więc możemy się tam szybko zorientować, co takiego nieprzyjemnego tam się może zalęgło, że takie właśnie zapachy mamy. Musimy to sprawdzić, tak? Bo to bez tego nie ruszymy dalej. Dobra, wejdźmy do środeczka, jakby tylko nam zrobili przejście. Halo, kolego. A może musimy jednak kupić bilet? A nie, nie ma przecież żadnej ceny tutaj. Tylko stingbag jakiś, kurczę, wszystko zasmrodził, ale okej, teraz nam się udało już przejść. Musimy go tylko znaleźć i będzie wtedy wszystko okej. Wejdziemy sobie tutaj. Wejdziemy sobie też tutaj i zobaczymy, czy jest tutaj coś takiego, jakieś takie... Czy ty jesteś typem osoby, która zawsze musi zakradać się za plecy wszystkich innych? Proszę, nie wchodź tędy przez drzwi dla pracowników. No ja przepraszam bardzo, ale ja poszukuję tego właśnie stinkbaga, żeby się nim zająć. Tutaj nie ma żadnego problemu. To oczywiście są te jakby makiety. To już widzieliśmy wcześniej. Ten projektonista, a właściwie chciałem powiedzieć projektant przez chwilę, ale to raczej nie będzie tak do końca projektant. No dobra, zobaczmy też, może gdzieś przykurczę tych, może gdzieś tutaj. Tutaj jest wiadomo ten głośnik, który jest rozwalony. Czy możemy przez niego przejść? Nie, to by było zbyt trudne dla nas, jak się okazuje. No dobra, sprawdźmy tu. Ten teren brzydko pachnie, okej. Okay. Ten teren bardzo brzydko pachnie, proszę bardzo. A tam się film wyświetla cały czas. My sprawdzamy te siedziska i... O! Jest i stinkbug, proszę bardzo, tylko ta osoba trzeba będzie z go, nie wiem, walkę jakąś stoczyć z nim, albo... Bo nie... go pobiegł gonić. Goń go! Złap go! O, fuck, w tamto miejsce? Naprawdę? Ze wszystkich możliwych? Tam nie możemy przejść, tam się nie możemy przycisnąć. O, ale Bonnie tam szedł i tak. Bonnie miał to gdzieś, że tam się nie możemy przycisnąć. No to co, chyba powinniśmy się za Bonnie udać, nie? Ej, ty! A, przepraszam, chciałem się przebiec. Tylko gwiazdy mogą biec na ekranie. Nikt inny w tym miejscu. No dobra. Ta dziura jest do przejścia, ale będzie... No tak, dla psa może była wystarczająca, ale dla innych ludzi już taka wystarczająca nie jest. Zapytamy się tutaj w takim wypadku. Musicie przejść przez kanały, żeby się tam dostać. O, właśnie. Jak nazwa wskazuje, to miejsce jest puste. Nikt tam nie żyje. To jest teraz teren, którym rodzą się atakujące bardzo boleśnie i z dużą przemocą różnego rodzaju tak naprawdę insekty, szczury i tego typu rzeczy. Prawdopodobnie mógłby się tam przecisnąć idąc za stinkbugiem, tylko problem jest taki, że one pachną naprawdę, naprawdę źle. Mówię tutaj o okropnym zapachu. No dobra, tylko że... A, zapomniałem, że nie mogę biegać. Cholera jasna. Dobrze, dobrze, nie biegam. Boże święty. Te zasady w tym miejscu. Może teraz dam radę się przycisnąć? No nie, a może tam mogę wbiec? No tak, nie mogę biec, bo przecież ta babka tutaj za każdym razem mi zwróci uwagę na to. Dobrze, dobrze, nie będziemy biegać w takim wypadku. Może ktoś nam tutaj coś poradzi? Nie, to rozmawialiśmy z tymi ludźmi już. Tak, widziałem jednego stinkbuga wcześniej, ale gdzie on się mógł podziać? Niektórzy ludzie mówią, że jeżeli powąchasz trochę tego zapachu, to twoja pamięć się poprawi. Jeśli to prawda, to powąchałbym takiego nawet bez sekundy zastanowienia. Chcesz pójść do kanałów, prawda? Co za dziwacy. W każdym razie tędy nie przejdziesz. Gdzie to było? Przypominam sobie, że było wejście gdzieś, ale w jakimś głupim miejscu w ogóle. I tam była wtedy taka drabinka, która prowadziła w dół. I kiedyś tam pracowałam, przynajmniej na część etatu, dawno temu, ale nie mogę sobie przypomnieć. Interesujące w takim wypadku. O co może chodzić? Pracowała na pół etatu. Okej, tędy nie wejdziemy, to na pewno. Może faktycznie jest jakiś... Jak tam? Czy faktycznie środek był wypełniony jakimś zapachem? No był. Rabul, zabul, rabul. Staram się wyrazić w słowach to dziwne i nieprzyjemne uczucie w powietrzu. No to nieźle ci idzie, kolego.
Odwołując się do moich badań, te robaki wydają się mieć niesamowitą zdolność do zapamiętywania rzeczy. Nawet bym chciał je postudiować, żeby dowiedzieć się więcej, ale one naprawdę źle pachną. Cholera jasna. Czyli co? Tutaj nie. Wiem, gdzie mamy iść? Tam była jakaś drabina. Cholera, znowu nam blokują przejście. Z drabiną coś było powiedziane, tyle pamiętam. Może powinniśmy się faktycznie udać gdzieś indziej. Może na przykład tutaj, a może nie tutaj, może gdzieś indziej. Zobaczmy. Halo? Ja totalnie wygrywam w tę grę, nawet ze mną nie gadaj teraz. I nawet nie próbuj we mnie wpaść. A tak, no przecież robiliśmy to. Tutaj jest jedna z gier, ale one wyglądają na grywalne, ale się nie da w nie zagrać. Halo? O, słyszałem jakieś łukanie psa przez dobrą chwilę. Chyba dochodzi gdzieś pod nas. Nie mogę tego sprawdzić niestety. A powodem tego jest to, że boję się psów. Tak naprawdę to ich nosy są takie mokre i cały czas machają tymi ogonami i liżą ludzi po twarzach. Ja tego kompletnie nie mógłbym wytrzymać. Czy może byś się tam mógłbyś zerknąć, poszukać tego psa? No pewnie, że mógłbym. Naprawdę? Musisz naprawdę lubić psy w takim razie. Więc pójdziesz tam zamiast mnie. No dobra, to ja otworzę ten okropnie ciężki właz. Ale pamiętaj, że ja się tutaj bardzo narażam. No dobra, otwieramy wejście do kanałów dla ciebie. Proszę bardzo, Geronimo, że tak powiem. O, jest i drabinka faktycznie. Co chyba o tym miejscu mówiła tamta pani z kina. Jesteśmy w kanałach. Słyszymy też Boniego, bo to chyba jest Boni. Och, to miejsce tutaj nie wygląda specjalnie dobrze. Nie powiedziałbym, że to jest no problem. Może możemy przejść po tych rzeczach. Tam to właśnie Boni szczeka. On musi być gdzieś blisko. No pewnie, że jest blisko. Tylko, że nas jest teraz trójka. A Karoluchów jest dwoje. Co oznacza, że mają taktyczną przewagę. To są metalowe przy okazji Karoluchy. Ciekawe, jak bardzo silne są w sumie. 39. Są bardzo silne jednak. Okej, okay, my mamy tylko możliwości... Znaczy mamy możliwość atakowania magicznego i zaraz to zrobię, bo nie chcę mi się z nimi, kurczę, patyczkować. Ale no niestety oni nam zdążą combo ataków trochę wcisnąć, zanim my tutaj kompletnie się z nimi rozprawimy. Silne skurczybyki są. Trochę im zadaliśmy obrażeń, ale czy pikę jaki wystarczy na tą ekipę? No wystarczy. Jak się okazuje, wystarczy. Keiko strasznie tutaj ucierpiała. Dużo oberwała. Dużo ekspat u nas dostaliśmy, więc ten poziom dla niej będzie taką może małą gratyfikacją za te poniesione szkody. Ale wyleczmy ją też, nie ma co specjalnie tutaj się nad tym rozwodzić. O, nie chciałem Stei leczyć, no ale już trudno. Wyleczyliśmy Stei, też może być. Szukamy Boniego. Nie mam tutaj niestety żadnego tego. O Boże, nawet kosze są w tym momencie przeciwnikami naszymi. Kosze i cholerne te karaluchy cały czas. Ja tutaj nie będę. O, mam przecież jeszcze silniejsze pikejaki. Nie próbowałem go chyba nigdy. 50 pepeków to zabiera. Dobra, ale raz chcemy sprawdzić przynajmniej, no nie? Więc musimy spróbować, bo jestem ciekawy, ile to tak naprawdę będzie obrażeń. Oni jeszcze przy okazji wyrzucają w nas jakimiś zatrutymi zarodnikami. 142 z zwykłego fizycznego ataku to całkiem nieźle, ale to mnie ciekawi właśnie. Wow, 793, okej! Okay. Bo to jest damage. Szkoda, że możemy tego użyć tylko 3 czy 4 razy. No ale cóż. Przynajmniej dużo poziomu, dużo expa dostajemy tutaj za chodzenie w tych kanałach. To zawsze coś. Teraz tak, tu możemy przejść na drugą stronę. Tu jest jakieś małe przejście. Ta dosyć ciasna, czarna dziura prowadzi do wejścia do teatru. Czy chcesz przez nią przejść? Nie za bardzo. Po co miałbym? O proszę, to mi się podoba. Jeżeli tutaj są faktycznie gorące źródła. Swoją drogą, gorące źródła w kanałach? To mi się kojarzy jakby z pewnym niebezpieczeństwem. Tak samo jak było, jeśli pamiętacie, w tym lesie, w którym mieliśmy przewidzenia. Boję się, że to się skończy tak, że teraz też będziemy... To są przeciwnicy, nie? Tutaj jest kosz na śmieci. Czy chcesz zerknąć do środka? Tak. Tada! Wewnątrz był pistolet na wodę słoną. Okej, okay, tutaj jest kolejny. Proszę bardzo, w nim był magiczny pudding. A, nie możemy więcej rzeczy nosić, ale na pudding tutaj akurat zrobię miejsce. Coś na pewno mogę wywalić. Cholera, tylko co? No, grillowanego chickena mam troszkę może za dużo, chociaż zaraz, to jest 185. AP, czy mam coś co? Banan luksusowy, tylko 120. Strawberry tofu też 120, mam dwa luksusowe banany. Mogę komuś to dać? Nie wiem, Lesterowi, Keiko, wszyscy mają full. Dobra, to co? Nawet się nie mogę wyleczyć. Wow, muszę po prostu wyrzucić. No smutne. Bardzo bym nie chciał wyrzucać rzeczy, ale skoro trzeba, no to wyrzucimy. Dropujemy.
A właściwie co ja zgarniam, bo tak zdropowałem to, żeby zgarnąć... Magiczny atak, magiczny pudding to ja akurat bardzo chcę. A tu był przeciwnik, okej. Okay. W sumie całkiem nieźle nam poszło, no na początku wybraliśmy od razu te dwie rzeczy, które były absolutnie bez przeciwników. No tam była szansa 33% na to, że trafimy w przeciwnika, więc no, trzeba sobie powiedzieć wprost, że większa była szansa na to, że właśnie tego przeciwnika nie znajdziemy od razu. Ale że od razu dwóch, 2 na 3 trafimy bez przeciwnika, kosze to było trochę zaskakujące. Nawet nie wiem, czy potrzebuję korzystać w tym momencie z tego, ale przy okazji Keiko nawet się stała troszkę rozgorączkowana, a myśmy nie skorzystali w końcu z tych gorących źródeł. No interesujące, zobaczymy jakiej zdolności Keiko się nauczy za chwilę. Może być dosyć... A! Nie zauważyłem, że tam był karaluch. Są tak skurczybyki małe, że nawet można na nich uwagi nie zwrócić. Ale jako, że jest jeden, to chyba damy sobie radę po prostu zwykłymi atakami, co? Przejdziemy to szybko po prostu. Keiko 251 HP i nowy poziom dla Dustera. Biedny Bonnie w tym momencie traci szansę na zdobycie poziomu razem z nami. Myślałem, że przejdę, że zdążę się przycisnąć. Jeszcze Duster zdąży zaatakować, zanim ktokolwiek inny zaatakuje. Może nam to jedną kolejkę podaruje? Wątpię. A jednak udało się w jedną kolejkę go pokonać dzięki temu szybkiemu atakowi ze strony Dustera. 2200 expa. I możemy tutaj pójść do góry. Nie! Cholerne kosze na śmieci. One zawsze potrafią zaatakować w tym momencie, kiedy już człowiek myśli, że jest bezpieczny. Nie wiem, czy jest sens używać tego silnego Aki na nich. Wolę chyba po prostu... A bo wiecie co, zrobimy tak. W sumie użyjmy... Starstone. Chcę zobaczyć. Nie korzystałem chyba z tego jeszcze. Zobaczmy, jak to wygląda w ogóle. Gwiazdki lecą. 740 damage'u. No dość powiedzieć, że jest to ładne. Ładne są to obrażenia. Czyli mamy dwa zasięgowe, obszarowe ataki, które są naprawdę bardzo potężne. W postaci Aki i w postaci Starstormu. Trzeba powiedzieć, że to, no, że tak powiem, prosi się o silnego bossa za chwilę. Co mnie trochę martwi. Dobra, co ty masz? Nic takiego, co ja bym w tym momencie potrzebował w sumie. Cricket. O nie, kliknąłem w niego drugi raz niestety. Nie, potrzebujemy skorzystać. Że tak powiem, biznes cricketowi może i się wszędzie na tyle, żeby mieć wiele placówek, ale... Ale ma przedmioty może nie najlepszej jakości. Te drzwi nie chcą się otworzyć i nikogo nie ma w środku. Okej, dobrze wiedzieć. Tutaj tak samo. Tutaj tak samo. Psa się mam wrażenie, że oddalamy. Kejko, gorączka się skończyła. PK Fire ulepszone. Jest żabka, to super, bo możemy zapisać sobie gierkę, to jest ważne. Bo ja tutaj wyczuwam jakiś wpierdziel po cichu nadchodzący. Boję się tylko, żeby ten wpierdziel nie zdarzył się. Ej, zaraz, przecież to jest ten koleś! Halo, czemu on jest tak bardzo tutaj w ogóle przywiązany jak jakiś więzień? Pociągnięcie tej liny prawdopodobnie byłoby bardzo niebezpieczne. Tutaj nie ma problemu. Interesujące. Czemu byłoby niebezpieczne? Uwolnilibyśmy naszego kolegę. Może chodzi o to, że to jest zabezpieczenie, żeby bez niego tego nie robić. Tak gra się zabezpieczyła. A bo oni pewnie stoją u góry. Coś czuję. Te drzwi tak samo są zamknięte. Ciekawe, tyle drzwi, a żadnych nie możemy skorzystać. Co jeszcze ciekawsze, że nie ma tu żadnych przeciwników. Jest i Bonnie natomiast. Uf, uf. Pobiegłem za dziwnie pachnącym bugiem, ale jakimś cudem znalazłem się tutaj. No dobra, Bonnie, ale wracaj do teamu. Jest taki niesamowity event, że tak powiem. Dopiero co go straciliśmy, odzyskaliśmy. Uf. Ale nieważne, spójrzcie co jest w kolejnym pokoju. No to nie będzie ten koleś? No właśnie, to będzie ten koleś. Czemu on jest tak przetrzymywany? Kolego. Przecież ty byłeś tym wysokim ziomkiem z wioski. Kto cię tutaj przykuł? To jest szereg pytań, które mam w tym momencie do tej sytuacji. Tak, to ja, Leder. Ja dzwonię w dzwon. To musi być niesamowity szok, żeby usłyszeć jak mówię choćby raz w życiu. To nie tak, że nie mogłem mówić przez cały ten czas. Po prostu wybrałem, żeby tego nie robić. Tak jak dzwonię tym dzwonem na skrzyżowaniu, to głęboko w moim sercu zdecydowałem, że będę mówić do nikogo. Do nikogo nie będę się odzywać. To co zmieniło twoją decyzję w takim wypadku? Już nie dzwonisz, tak? Ale sekrety, których strzegłem, powolutku ze mnie się wydostają. Stea, nadszedł czas, żeby powiedzieć ci wszystko. To co ci powiem, możesz nie chcieć tego wiedzieć. Ale jednak, absolutnie musisz to usłyszeć. To będzie długa historia, ale proszę posłuchaj jej całej. No dobra. Biorąc pod uwagę, kim jesteś i jak żyłeś, to co mogę powiedzieć,
to, co powiem, zrani wasze serca. A jest aż tyle do powiedzenia. Więc zdecydowałem, że ten śmierdzący robaczek, który tam drży za mną, zapamięta wszystko, co powiem. Gotowy, robaczku? Chyba tak, biorąc pod uwagę jego skoczność. Może jak on to potem komukolwiek przekaże. Ciekawe, że stanął razem z nami w drużynie. Dawno temu istniał świat. Świat inny od tego, o którym myślą ludzie na wyspach. Na tych wyspach właściwie. Ten świat był niesamowicie wielki. Większość ludzi żyła na tym świecie, którzy żyli na tym świecie. A właściwie, moment. Więcej ludzi żyło na tym świecie niż jest ziarenek piasku na wyspach Nowhere. Tak powinienem był powiedzieć. Ja wiem, że to może być ciężkie do wyobrażenia sobie, ale taki świat kiedyś istniał. Rozumiecie? Okej. Okay. Rozumiemy to na razie. W pewnym momencie świat został zniszczony. Albo się zniszczył. Oczywiście, to ludzie go zniszczyli. Z tyłu głowy wszystkich każdy miał przeczucie, że to się stanie w którymś momencie. A potem stało się to naprawdę. I w ten oto sposób świata już więcej nie ma. Wszystko, co do tej pory powiedziałem, było na temat końca świata. Czy zrozumiałeś wszystko? Chyba tak. Tuż przed końcem świata biały statek pojawił się na wyspach. Na nim byli ludzie z wioski Tazmili. Wszyscy właściwie ludzie. Tak. Na pokładzie białego statku byli ci, którym udało uciec się światu. Ludzie na statku wciąż mieli imiona ze swojego wcześniejszego świata. Plan biały statek został ustalony przed tym, jak świat został zniszczony. I pomimo tego, że są oni częścią tego świata, te Nowhere Island, czyli te wyspy Nowhere, są miejscem specjalnym. One były tym jednym miejscem, które pozostało i pozostanie nawet po tym, jak świat jest stracony. Jedynym miejscem, gdzie ludzie mogą przetrwać. A więc biały statek pojawił się na tych wyspach. Wszystko od tej pory, co powiedziałem, było na temat białego statku. Czy rozumiesz? Tak. Czy zapamiętałeś wszystko? Absolutnie zakodowałeś sobie w pamięci, panie robaczku? Powodem, dla którego te wyspy są takie specjalne, jest to, że mają one w sobie ogromnego smoka, niemalże tak wielkiego jak same wyspy. Dawno, dawno temu ludzie żyli razem ze smokiem. Jednakże w pewnym momencie czasu ludzie i smok nie mogli już dalej koegzystować. A więc używając 7 igieł, smok został jakby wprawiony w długi, długi sen. Najmocniej przepraszam. Przez potomków ludu Magipsi, którzy żyli tutaj od czasów starożytnych. Od tamtego czasu strzegli oni igieł, starając się zapobiec temu, żeby smok został obudzony, aż do momentu, kiedy jego moc będzie naprawdę potrzebna. A więc do momentu jego obudzenia smok sobie dalej spał. Tak jak i moc ziemi. A ponieważ i w związku z tym, ponieważ ogromna energia smoka była schowana bardzo głęboko, te wyspy były chronione przed końcem świata. Wszystko na ten temat do tej pory było na temat smoka i Magipsis. Rozumiemy. Ci, którzy tutaj przebili na pokładzie białego statku, bali się kolejnego końca świata bardziej niż czegokolwiek innego. Czuli, że zniszczenie świata było bezpośrednim rezultatem tego, w jaki sposób żyli. Ludzie na białym statku dyskutowali o tych rzeczach bardzo długo i bardzo często. Dzielili się mądrością i mówili z takim głęboką powagą. I wtedy w końcu dotarła do nich konkluzja tych myśli. Zdecydowali, że kompletnie wymarzą wspomnienia wszystkich, jeżeli chodzi o poprzedni świat, i zaczną swoje życia na nowo, z nowymi zasadami i w nowych rolach. Tak, w skrócie. Wszyscy zaczęli bawić się, tworzyli taką idealną historię i odgrywali ją tak, jak to sobie wymyślili. To się zdarzyło. Ci ludzie zrestartowali swoje życia w spokojnej, prostej wiosce, w
takim miejscu, gdzie życzyliby sobie sami, żeby mogli dorastać. Skasowali pamięć wszystkiego, świata, swoich wszystkich przedmiotów, które posiadali, nawet swoich zasad i rozpoczęli swoje nowe życia. Stare wspomnienia wszystkich zostały zresetowane i zastąpione przez tą na nowo stworzoną historią. I w ten oto sposób wioska Tasmili pojawiła się na świecie. Jednakże to było konieczne, żeby zapisać ten fakt w pamięci, zapisać fakt tego, że zamiana pamięci nastąpiła. Trzeba było to zapisać. Jajko kolibra, to narzędzie, było narzędziem, które zostało użyte, żeby zachować w sobie wspomnienia ludzi z białego statku. Wes i jego syn Duster, którzy odgrywali rolę złodziei, zostali tak przygotowani, żeby podjąć akcję i działanie, gdyby nastąpiła niebezpieczna sytuacja. Pamiętacie, kiedy udali się oni do zamku Osoche? Oni się tam udali, żeby odzyskać sekret ludzi białego statku. Jest jeszcze jedna inna rzecz. Ja. To było istotne, żeby chociaż jedna osoba zapamiętała wspomnienia poprzedniego świata. Żeby w pewien sposób strzec warty nad innymi rzeczami. Ja byłem jedynym w wiosce Tasmili, który nie dostał nowej roli w tej całej nowej historii. Dźwięk mojego dzwona był pewnego rodzaju, pełnił funkcję jako sugestia, tak żeby utrzymać wszystkie sfabrykowane wspomnienia w miejscu, żeby nie powróciły do swych oryginalnych wspomnień. Moje imię Leder pochodzi ze słowa lider. Nie, to nie oznacza, że byłem kimkolwiek specjalnym. Tylko tak się złożyło, że byłem stosunkowo wyższy niż inni. Więc po pewnej dyskusji zostałem wybrany, ponieważ byłoby łatwiej dla mnie... Łatwiej było, żebym to ja był tym, który będzie się wyróżniać. Bycie tak wysokim, ludzie chcieliby przyjść, zobaczyć mnie, prawda? Więc dostałem rolę... funkcję i rolę tego, żeby odsłonić te sekrety, kiedy nadejdzie czas, który tego wymaga. Wszystko, co do tej pory powiedziałem, było na temat tych, którzy stracili wszystko. Wow, to jest bardzo potężne określenie, muszę przyznać. I pomimo tego, że wioska Tasmili faktycznie egzystuje w rzeczywistości, oryginalnie została stworzona jako część historii. Wiem, że może to być ciężkie do zawierzenia, ale czy rozumiecie wszystko, co powiedziałem do tej pory? No, rozumiemy. Jak najbardziej. Pozwólcie także, że opowiem wam o zamku Osoche. Najwyraźniej dawno temu królestwo istniało na tej wyspie, które było zbudowane wokół króla Osoche. Jednakże, kiedy pojawiliśmy się na białym statku, ludzie z tego królestwa zniknęli. Wydaje się, że oni opuścili wyspę, być może bojąc się tego, że Cmok się na pewno w końcu przebudzi. Zanim weszli na statek, na biały statek, księżniczka Keiko wtedy jeszcze była małym dzieciątkiem, które straciło swoją matkę i ojca. Po przybyciu do tych wysp została ona przekazana do Magipsis, po to, żeby ją wychowali. I dostała rolę księżniczki zamku Osoche. Wes i Duster, którzy mieli być jej sługami poniekąd, byli kolejną częścią tej sfabrykowanej historii. Zamek Osoche jest jednym z tych niewielu i jednocześnie bardzo cennych relikwii przeszłości tej wyspy. My zbudowaliśmy naszą historię w pośpiechu, tak więc ludzie wewnątrz wiedzą bardzo mało na temat przeszłości czy historii. Zauważyliście być może, że nikt w Tasmili nie jest w stanie opowiedzieć o rzeczach, które zdarzyły się 100 czy nawet 1000 lat temu? Tak szczerze, chcieliśmy nawet stworzyć całą pletorę różnych mitów i legend, ale nasza historia była zrobiona w takim pośpiechu, że po prostu nie byliśmy tego w stanie zrobić. To straszna szkoda. Jestem pewien, że wiele tego, co mówię, raczej wolelibyście nie słyszeć. Ale to jest prawda. Czy posłuchaliście wszystkiego do tej pory, co powiedziałem? Tak. Czy zapamiętałeś wszystko, co powiedziałem, panie robaczku?
Szczerze mówiąc, nie mamy żadnego pojęcia, nie mieliśmy właściwie pojęcia, w jaki sposób będzie się wieść wiosce ta zmili. Ale rzeczy w sumie ułożyły się całkiem nieźle. Ludzie, którzy przybyli na białym statku, całkowicie wsiąkli w swoje nowe tożsamości. Wierzyli, że zawsze żyli razem w pokoju. I to właśnie było wtedy, kiedy osoba o imieniu Porki natrafiła w końcu na te wyspy. I wtedy wszystko zaczęło się psuć. Wydaje się, że użył on maszyny Time Distorter, czyli takiej zakrzywiacza czasu, może tak byśmy to przetłumaczyli? Żeby podróżować w czasie i przestrzeni zgodnie z własną wolą. Jednakże najwyraźniej został on odcięty od wszystkich innych czasów i przestrzeni i wpadł do tej ery, na te wyspy. Co gorsza, on użył swojego zakrzywiacza czasu, żeby przetransportować wielu ludzi z innych er... Er, tak się mówi? Innych okresów czasu tutaj. Pigmaskowie, tak samo jak i wszyscy w Newport City, zostali tutaj przyprowadzeni i zostało im zawieszane w głowach, a wykonał to właśnie Porki. Ten cały Porki wydaje się widzieć te wyspy jako jego własną, osobistą piaskownicę, można tak powiedzieć. Gdzie może robić cokolwiek, co mu się podoba. On wybierał sobie zwierzęta, rozkładał je na czynniki pierwsze i potem składał ponownie w takikolwiek sposób, żeby wyglądały na nieco bardziej przerażające, tworząc w ten sposób nowe chimery. Jak kompletnie dziecięcy dyktator zaczął robić, co tylko mu się podobało, wliczając to zbudowanie wieży piorunów i stworzeniu swojej własnej armii. Porki ostatecznie nauczył się o białym statku i o tym sekrecie, ponieważ między Magipsimi pojawił się zdrajca. Czy rozumiecie teraz już wszystko? Znaczy, czy rozumiecie to, co mówiłem na temat tego intruza, który nazywa się Porki? Tak. Tym zdrajcą była Lokria, siódmy z Magipsi i jedyny, którego jeszcze nie spotkaliście. Po tym, jak Lokria dołączyła do Porkiego, Porki nauczył się o ludziach z białego statku, a także o sekrecie śpiącego smoka. Porki zdecydował się, żeby wyciągnąć wszystkie igły, tak by przebudzić smoka, by ostatecznie mógł on użyć tej mocy dla siebie. Smok to moc samej ziemi ostatecznie. Mówi się, że ktokolwiek wyciągnie wszystkie pieczętujące go igły, stanie się mistrzem tego smoka. Jednakże tylko kilku wybranych jest w stanie wyciągnąć smoczą igłę. Najwyraźniej ani Magipsis, ani Porki nie byli w stanie tego zrobić. Jednakże igły teraz są już wyciągane. To oznacza, że Porki w jakiś sposób kontroluje kogoś, kto może kontrolować moc smoka. I musimy zatrzymać te wszystkie pomysły Porkiego. Jeśli tego nie zrobimy, to świat zostanie ponownie kompletnie zniszczony, ale tym razem to będzie oznaczać już prawdziwy koniec dla wszystkiego. Dla Porkiego to może być jakiś rodzaj ostatecznej przyjemności, ale my nie możemy na to pozwolić. My, ostatnia mała grupka ludzi, absolutnie nie możemy na to pozwolić. Stea, wychodzi na to, wydaje się, że to ty jesteś wybranym ze zdolnością do wyciągania igieł, które pieczętują smoka. Musisz wyciągnąć igłę mrocznego smoka własnymi rękoma i przekazać własne serce smoku. Niech to będzie moim jedynym rozkazem, który daję tobie jako twój lider w cudzysłowie. Czy rozumiesz wszystko na temat przebudzenia smoka? Nie! W sensie, co to oznacza? A, powiem to jeszcze raz, okej. Myślałem, że to będzie bardziej dodatkowe wytłumaczenie, jak powiem nie. No cóż. Próbujemy przeskoczyć szybko do tego momentu, gdzie on zadawał pytanie. Tak, rozumiemy wszystko, absolutnie. Nie musisz powtarzać. Słyszałem, że 6 z igieł zostało już wyciągniętych. Głęboko w ziemi smok prawdopodobnie zaczyna budzić się ze swojego snu. Prawdopodobnie ostatnia igła zlokalizowana jest gdzieś właśnie w Newport City. Porki zbierał wszystkich, którzy żyją na wyspach i starał się ich ulokować w tym mieście, żeby przygotować się na wyciągnięcie ostatniej igły. To możliwe, że planuje on
urządzić jakąś ostateczną, zwariowaną imprezę. Ale teraz jest nasza szansa na to, żeby zmienić ten kryzys, który nad nami wisi, w złotą okazję. Wszystkie rzeczy może mają swój koniec, a może nowe i cudowne rzeczy mogą się rozpocząć. Czy nie wolałbyś, żeby to się wydarzyło? A nawet, żeby pomóc temu? Stara, kiedyś byłeś słabym, delikatnym chłopcem, ale teraz utrzymałeś naprawdę potężną rolę do wypełnienia. Teraz, kiedy już wiesz wszystko, wliczając w to wszystko, czego prawdopodobnie wolałbyś nie wiedzieć, nadszedł czas dla ciebie, żeby uratować przyszłość całego życia, tak jak je znamy. Bóg nie da ci więcej do uniesienia, niż jesteś w stanie unieść. Jestem pewien, że słyszałeś gdzieś tą frazę wcześniej. Wiedz, że nie walczysz samotny. Wszyscy, i ja naprawdę mam na myśli wszystkich, życzą ci swojego wsparcia. To była długa historia, ale taki jest też koniec wszystkiego, ale także to jest koniec wszystkiego, co miałem ci do powiedzenia. Czy zrozumiałeś to wszystko? Tak. Tylko Magipsis naprawdę wiedzieli, znali lokację igieł, więc nie wiem, gdzie można je znaleźć. Ale ze sposobu, w jaki porki i inni się zachowują, jestem w stanie wywnioskować, że są bardzo blisko osiągnięcia właśnie siódmej igły. Proszę, Stara, bądź tym, który wyciągnie tą ostatnią igłę. Porki wydaje swoje rozkazy z setnego piętra budynku Imperium. Zacznij od wskoczenia w cały ten pościg poprzez wpadnięcie do budynku. Potem możesz zacząć szukać wskazówek. To był tak długi czas, odkąd rozmawiałem z kimkolwiek, a teraz jestem tak bardzo zmęczony. Ten robaczek zapamięta wszystko, co powiedziałem. Zabierz go ze sobą. W ten sposób, jeśli zapomnisz o czymś, co powiedziałem ci tutaj, będziesz mógł go zapytać, żeby ci to powtórzył. Czy udasz się z nimi, panie robaczku? Czemu to wygląda, jakby pan robaczek miał się okazać zdrajcą z tą muzyką? Panie robaczku? Mamy jego wspomnienia, super. Wow, to była dopiero długa historia ekspozycyjna, moi drodzy. No cóż, skończymy sobie w tym momencie, wiedząc to wszystko, co wiemy i wiedząc, że teraz musimy się udać do budynku Imperium. Tak, żeby świat nie został na nowo zniszczony. Jestem ciekawy tak naprawdę, jakie tam wspomnienia przepadły w dawnych czasach. Być może się tego dowiemy za jakiś czas. W tym momencie, moi drodzy, ja wam ślicznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało, że razem ze mną nie możecie się doczekać kolejnej części tej historii. Słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Jak zwykle zapraszam do subskrypcji i słyszymy się już niedługo. Hej!